Blefaroplastyka jest zabiegiem, który wykonują nie tylko kobiety, ale także mężczyźni, i to naprawdę bardzo wielu mężczyzn. Na czym polega? Polega taka klasyczna blefaroplastyka, polega na usunięciu chirurgicznym nadmiaru powieki, nadmiaru tkanki tłuszczowej, która znajduje się w okolicy oka pod powiekami i powoduje na przykład powstawanie nieestetycznych woreczków pod okiem, czy takich uwypukleń spowodujących, że powieka jest ciężka, powieka górna jest ciężka. Od ponad roku mamy alternatywę dla chirurgii, dla klasycznej chirurgii w gabinetach medycyny estetycznej. Jest to zabieg Plexer. Jest to zabieg, który wykorzystuje plazmę, czyli czwarty stan skupienia, jak to mówią fizycy. Aparat do generacji plazmy jest w sumie niewielkim urządzeniem, ale opatentowanym, ponieważ do tworzenia tego aparatu Włosi, którzy są jego twórcami, potrzebowali wielu lat badań i wielu lat badań klinicznych później już z pacjentami. Zabieg polega na tym, że wygenerowana plazma, czyli zjonizowane powietrze, maleńka kulka zjonizowanego powietrza, która powstaje między skórą powieki a urządzeniem, końcówką urządzenia, powoduje, że na powiece jesteśmy w stanie wytworzyć takie maleńkie punkty sublimacji. Sublimacji, czyli odparowania nadmiaru tkanki. Nadmiaru w zasadzie naskórka, bo my w ogóle nie wchodzimy z urządzeniem w poziom skóry właściwej, czyli nie możemy jej uszkodzić. Po zabiegu efektem jest wyraźna redukcja ilości skóry, tej, która jakby nawisa, którą pacjenci czasami nazywają kapturami na powiekach. Wyraźna redukcja i obkurczenie tej skóry i otwarcie oka. Zdecydowanie pacjentki mówią o tym, że mogą w końcu położyć tusz bez problemu, położyć cień bez problemu, nie odbija się on na innych częściach powieki. W czasie konsultacji ja przede wszystkim muszę zakwalifikować pacjenta, czy nadaje się na pewno do blefaroplastyki właśnie urządzeniem Plexer. Do zabiegu Plexer kwalifikują się tylko pacjenci, którzy mają luźną skórę, ale nie mają cech przepukliny tłuszczowej, czyli takich dużych, ciężkich powiek z właśnie z zawartością tkanki tłuszczowej, oraz nie kwalifikują się ci pacjenci, którzy mają bardzo duży, przerośnięty mięsień okrężny oka. To są pacjenci, którzy nadal muszą być operowani tradycyjną metodą chirurgiczną, bo tam po prostu trzeba te elementy chirurgicznie wyciąć. Natomiast jeżeli jest sama luźna powieka, nie ma problemu, żeby zabieg Plexer przeprowadzić. W zależności od tego, jak jest nasilone to rozluźnienie, wykonujemy od jednego do trzech zabiegów. Zabiegi są wykonywane co 6-8 tygodni, jeden od drugiego, a okres rekonwalescencji po każdym z tych zabiegów to jest w granicach 5-6 dni. Cena jednego zabiegu, jeżeli chodzi o powieki górne, 1200 zł. Efektem zabiegu jest zupełnie inne spojrzenie, tak naprawdę. Tego pacjenci oczekują. Mamy otwarte, świeże oko. Pacjentki bardzo często, które wchodzą do gabinetu, mówią mi, że mają oko dokładnie takie, jak miały lat temu 10-15. To jest rzeczywiście zabieg, który pokazuje, czy wraca oko do kilka lat wstecz.